Okej, okay, moi mili, kolejny odcinek. Słuchajcie, spod Marrakeszu tą całą armię, co wyprowadziono z bunt cywili, zgrupowałem ich tutaj wszystkich w kupie i miejmy nadzieję, że teraz to coś da. Kordowę będziemy jeszcze oblegać, niech oni tam siedzą. Palermo, cała reszta. W Marrakeszu wezmę, wytnę ludność całą w pień, jak się uda zdobyć. Okej, okay, nasz dyplomata. Droga zablokowana, jak zawsze. Okej, ci prowadzą wojnę z Francją. Bardzo fajnie. Bo zdobyli Dijon. Okej, jak tu się sprawa ma? Port Kordobą jest okej. Niemcy chcą coś od papieża. Okej. Szturm w następnej turze. 7 do oblężenia, żeby wyszli. Oni troszeczkę przez to stracą wojska. Durres jest nasze. Armie się wycofały świetnie. Naprawę muru zalecam. Ok, nasz dyplomata leci. Kurczę, została zakończona sukcesem. Jerozolima. Chyba Duńczyki zdobyły Jerozolimę. Nie, Polska! Patrzcie na to, wszystkich wygonili. O, fajnie, fajnie. Polska też ma ładne ziemie. I bardzo fajnie się Polską... dowodzi. Zapiszmy sobie grę. Sycylia... 3. Okej. Okay. Pełne zwycięstwo, 200 straciliśmy i wytniemy całą ludność. Może mi się to podoba, może nie. Naprawa. I niziutkie podatki. Kordoba, jak tu mamy, mamy jakąś przewagę? Przewaga jest. Dobra, zapiszmy po raz drugi na tym samym save'ie. Porażka, właśnie, jeszcze nie, jeszcze nie. W tej grze. Okej. Okay. Wycofaj się z bitwy jeszcze. Mój dyplomata kochany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tur. Ok, musimy być już na plusie. Ok, Niemcy co chcą? Jeśli mam zostać wasalem albo wstrzymać ogień z miłą chęcią, przyjmę to. Znaczy wasalem nie. Ok, jak stracę Neapol, to się chyba pobeczę przez to. Ok, ci tracą ludzi. Odpowiedni książę, bierzemy go. Okej, okay, Wenecja chce, tam będzie dwa oddziały, nie mam statków. Aj, będzie ciężko. Pełne zwycięstwo, super. Kordoba nasza. Mamy hajsu na armię. W Marrakeszu zadyma jak zawsze. Premia plus 10, bierzemy to, budujemy to ludziska na potęgę. Trzeba teraz budować, żeby naprawa. Tu nic mi się nie przyda. Starczy to. Rozbudujemy zaraz Kordobę. Autorytet, punkt życia. Aha. Okej, okay, to jest generał, który siedzi w Kordobie. Świetnie. Zamieszki Marrakesz. Dobra. Zamieszek teraz nie będzie. Wszystko zostało odbudowane.
Gilda Złodziei. Nie chcę na razie Gildy Złodziei. Tu macie dwie tury jeszcze na dojście. W Grenadzie, czy ja mogę jakieś siły? Nie mogę jeszcze. W Marrakeszu bardzo fajnie się teraz to złożyło. Praktycznie mamy prawie całą Afrykę. Brakuje nam tylko 3, 4, 5 prowincji chyba do panowania nad. Nad Afryką całą. Okej. Zobaczmy teraz tutaj, co tu się wyprawia. W Kordobie to. Aha, tu jeszcze naprawę muszę zrobić. Świetnie, że wszystkie armie teraz siedzą. Szkoda, że straciliśmy to nadmorskie miasteczko. Tu dwa oddziały się przydadzą. Straż Metropolii to też tutaj wybudujemy. Żeby szkolić więcej oddziałów do ochrony Durres. Durres to musi być baza wypadowa tutaj na. Papież umarł. Wybór papieża. Głosujemy na Polskę. A to mamy wsparcie od papieża. Papież. Świetnie. Polska w ogóle to katolicy. Jak? Wygrali. Boje, co mamy? Toczą ze sobą wojnę. Egipt, Maurowie z Cesarstwem Bizantyjskim. Nie wiem po jaką cholerę Maurowie z Cesarstwem Bizantyjskim, ale szczegół. Węgry i Dania zawarły sojusz. To jeszcze mogę zrozumieć. Wenecja. Zdjęty dla klątwą. Papież byś mi mógł pomóc chociaż teraz. Okej. Durres, dwie tury, jeszcze jedna tura. Okej. Okay. O! Armia się zbudowała Niemcom! Zajebiście! Grenada. Jakieś oddziały mogę szkolić. W Kordobie na pewno coś mogę. Kuszyników troszeczkę. W Grenadzie rekrutacja. Polecimy sobie. Dwa oddziały konnicy, dwa oddziały łuczników i trochę piechoty. Hajsu starczy na pewno. Jeszcze może jeden oddział łuczników, dobra. Dyplomata zdech. Z Grenady może jeden oddział wyciągnę sobie na przechadzkę. Dobra, to znaczy, że Maurów tam nie ma. dobra, to robimy taki wyskok, że bierzemy sobie z Marrakeszu mały oddział. Możemy troszeczkę wyszkolić armii. Armia jeszcze tutaj wyciągniemy troszeczkę, bo chcę iść na dół Afryki. To jest pewnie chyba Maurów miasto. To się zaraz okaże. Tam ekshumanika, czyli tam będzie Hiszpania albo Portugalia. Dobra, Kordoba już jest ok. Ale te oddziały tutaj stacjonowe blisko Kordoby tutaj zakłócają porządek. Dobra, i zobaczmy, co teraz będzie się działo. Wenecja. Zostań wasalem, albo na pewno coś tam, coś tam. Fuck off. A, wiedziałem, że będą atakować. Zamieszki na Apol. Dobra, w takiej kolejności szybciej się to na pewno naprawi. No nie będę miał przez długi czas hajsu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tur. Dużo.
6 tur. Normalne podatki nie chcę ryzykować. W Kordobie, jak tu sytuacja wygląda, wścigi co rok. Codziennie. O, i tak będzie gitara. Więc troszeczkę hajsu zgarniemy. Tutaj polityka nastawiona na to, jak w Palermo. Normalne podatki nie mogę zwiększyć, zmniejszyć. Duże podatki w Tunisie. Trypolis to nie, bo to jest. Aha, w zamkach nie mogę podatku zwiększać, cholera. Duże podatki, tak. Niskie podatki. Damy normalne. Musimy wyjść z kryzysu. Jeszcze ludziska jest nadzieja, że Maurowie mogli najechać na. Na Portugalię. Neutralna frakcja. A tu? Dobra, teraz niskie podatki. Dobra. 370 florynów kosztuje. Ej, 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 ej. Drogo trochę. Na pewno będziemy się tak i tak tam troszeczkę dozbroić. Ona plus zmądrzał. Nowe zagrożenie. Pewnie Maurowie z Morza Kaspijskiego, znaczy ci Mongołowie. Raz, dwa, trzy, cztery tury. Okej, tu się nic nie działo. Są Maurowie, dobra. Bo jest granica, widzę. Raport kardynalski, Ruś. Raz, dwa, trzy tury jeszcze. No to ludziska, to sobie szybko polecimy. No jest Mongołów. Tak. Czyli. Mają przejebane. Dobra, będzie hajs, będziemy tutaj szkolić jednostki w Durres. Będą cholernie potrzebne. Dobra, tak się nie bawię. Może udaje mi się rozgromić na polu. Zaczmy bój. Oni mają dwukrotnie większą. O, wiecie co? Wycofamy się. Okej. Czy ja mogę ich ominąć? Świetnie. Dobra. Polska Dania wolna wypowiedziana, Nikolo kardynał. No i mamy już nie mamy kardynała. Szkoda. Dobra, jeszcze jedna tura. Dam radę się wycofać, czy nie dam rady się wycofać? Fuck. Dobra, próbujemy ludziska szczęścia. Jak się uda Maurów położyć na kolana, to droga na Afrykę stoi otworem już do końca. Ale zrobimy taki motyw, że oni są na pewno na ataku. My się na górce usytuujemy. Dobra, was tutaj luźny szyk. W
pas w tą stronę. Wszystkie oddziały piechoty, jakie mam dostępne. Tak się ustawicie. A konnica cała z zgrają poleci sobie na flankę. Jedną. Spróbujemy ich w plecy wjechać. Może się tu uda. Nie mają dużo oddziałów. Najważniejsze, żeby tylko rozwalić generała. Zaczną już wtedy panikować. Jeżeli mają są milicję łuczniczą. Zero oddziałów takich. Dobra, niech jedna konnica się zajmie nimi. No panowie, biegiem, 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 biegiem. Dobra, wy się wycofajcie. No wy musicie w generała jakoś uderzyć. Bo chociaż na flankę niech generał nasz idzie. Dobra panowie, wyjechać tutaj, wyjechać, 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 wyjechać. Dobra, panikują, świetnie. Wy się tutaj zajmijcie tymi. On się teraz robi kocioł cały. Ci też panikują. Bardzo fajnie. Zajmijcie się tym oddziałem, żeby on już mi tu krzywdy nie robił. Tu pomóżcie tym, albo tutaj. Zamknijcie generała w kotle. Szybko, 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 trzeba go przyskrzynić. Ostrzał tutaj. Ostrzeliwujcie tych. Dobra, ci uciekli. Pięknie! Teraz zaczną uciekać. Super, świetnie. Dobra, konnica. Jeszcze był jeden oddział piechoty, widziałem. Generał, wycofać się, wycofać się, wycofać się, wycofać się. Piechota sobie tutaj poradzi. Generał z tyłu na flankę. Ostrzeliwujcie tutaj tych. Pomożemy tym jeszcze. Okej, wyłapać wszystkich jak leci. Dobra, gdzie jest generał? Wyłapuję resztkę. Dobra, jak się uda jeszcze paru złapać, to jak najbardziej. Świetnie to poszło. Dobra, generał, generał. Łapcie tą resztkę. Bardzo fajnie. Może jeszcze ktoś tam złapiecie. O, super. Ktoś tu jeszcze został. Ładny oddział jeszcze. O, generał się może wykazać. Łapanką. Dobra, praktycznie wszystkich mało żeśmy wykusili. Super. Pełne zwycięstwo. Straciliśmy 191, oni stracili 800.
45. Na pewno nie pozwolę ich wykupić. To byłoby z mojej strony głupizną. I cała armia Maurów rozwalona. Bardzo pięknie. Dobra, będziemy oblegać Timbuktu. Dobra, jedna tura jeszcze. O, Maurowie kogoś wystawili do nas. Nie wiem, czy dali dupy z tą armią, naprawdę, ja się cieszę. I tak. Książę Gelicy Skąpy. No dobra, strata stratą. Oblegamy to do oporu, aż mi się to nie znudzi. Może do nas nie wyjdą. Naprawdę tu długi kawał szedłem, żeby coś tu w ogóle wykombinować. Skordoby praktycznie nas nikt raczej atakować nie będzie. Nie mam generała tutaj. Tu jest za to też dwóch. Dobra, jednego wyciągniemy. Będzie jeden namiestnik w Kordobie, a drugiego wyciągniemy jako do Grenady. Dobra. Tu się tak sprawy mają. Z hajsem jest bidnie. Aj, wyszli jednak. Wycofamy się. Tego dowódcę trzeba zabić. No, panowie, macie się okazję wykazać. Dobra, znowu oblegamy. Miałeś iść do Kordoby, tak? Ty miałeś iść tutaj do Grenady. Jako namiestnicy. Aj, hajs potrzebny. Żal mi tego dowódcy, naprawdę. Będzie bitka? Tego już na pewno ludziska nie dam rady obronić. 1:1, jakbym zapisał. Porażka. Nie, wczytaj. Kipnie się złożyło teraz. Jedyne miasto Maurów, gdy mi to zostało do podbicia. Dobra, mówi się trudno. Księcia się jednak pozbyliśmy. Czy tam generała. Za długo tam szedłem. Tyle wam powiem. Okej, zobaczmy za turę, czy coś hajsu dostaniemy. Czy znowu jeszcze na minusie będę? Nie, już na plusie jesteśmy, dobra. Świetnie. Normalne podatki. Znowu będą zamieszki. Rekrutacja. Tu nie ma żadnych takich fajnych oddziałów do rekrutowania. Walgierze za to są, a to za daleko, żeby je ściągać. Dobra, przeczekamy jeszcze. Teraz jednostka rekrutowana w Durres, Anglia.
No, ci mają znowu kardynała nas Polacy.